rzeczach i na przykład nikt z naszych mediów ani słowem się żadne nie zająknęło, że w marcu ubiegłego roku bawiła w Warszawie delegacja zespołu HERT. Ten zespół HERT to jest zespół utworzony przez rząd izraelski i agencję żydowską w celu dokonania restytucji mienia żydowskiego w środkowej Europie. I dyrektorem tego zespołu jest pan Robert Brown z Nowego Jorku. No i ten zespół, delegacja tego zespołu była w marcu w Warszawie, rozmawiała z 6 ministrami rządu pana premiera Tuska. Wiemy to z wypowiedzi Roberta Brauna dla izraelskiej gazety The Times of Israel. W polskich mediach ani słowa nie było na ten temat. Rozmawiała i on tam podał nazwiska 3 ministrów, z którymi rozmawiał: minister Sikorski, minister Rostowski, minister Gowin. Wtedy był ministrem sprawiedliwości Gowin. A z 3 dalszych to nie wiemy. No i z przedstawicielami opozycji, rozumiem, że parlamentarnej. Proszę zwrócić uwagę, żaden się nie zająknął nawet, że rozmawiał. No i Robert Brown w wypowiedzi dla tej gazety, The Times of Israel, powiedział, że w tej sprawie nastąpił przełom. Jaka to jest sprawa? Otóż, proszę Państwa, chodzi o 65 miliardów dolarów. Obrabowanie Polski na 65 miliardów dolarów. Jakie polityczne konsekwencje realizacji tego projektu? Każdy, kto dysponowałby na terenie Polski majątkiem tego rzędu, ma uprzywilejowaną pozycję ekonomiczną i polityczną. To jest po prostu polska szlachta. To jest szlachta. Więc mielibyśmy szlachtę jerozolimską. Tak samo Palestyńczycy mają szlachtę jerozolimską. Otóż, ale to nie tylko Żydzi, bo Żydzi też mają oczywiście, jasne, i mają tutaj lobby żydowskie. Ja to się dziwię jednej rzeczy, by nawet niezawisłe sądy w Polsce jakąś taką nadwrażliwość wykazują, że jak niedawno zeznawałem w Lublinie jako świadek w procesie antysemity. Taki pan Grzegorz Wysok jest tam oskarżony. Między innymi jeden z zarzutów takich, że powiedział: Adam Michnik, Żyd roku któregoś tam. No i ja, zeznając jako świadek, mówię: Wysoki Sądzie, wolałbym odnosić się do konkretnych zarzutów. No i tam, bo mówię, mam tu przed sobą te wszystkie fragmenty inkryminowane. No to, a ten sędzia mówi: dobrze, to tak nawet lepiej. No więc ja mówię: Żyd roku któregoś tam. Dlaczego to ma być zarzut? Przecież mówię, to prawda, no mógłby się pan Wysok postarać, nie któregoś tam, tylko 1990, bo rzeczywiście nowojorska organizacja żydowska taki tytuł mu przyznała, pan Michnik go przyjął. Więc cóż w tym takiego dziwnego, chyba że użycie słowa Żyd jest nieprzyzwoite, ale ja tak nie uważam. No, jeśli ktoś uważa, że użycie słowa Żyd jest nieprzyzwoite, no to jest antysemityzm, prawda? Albo negowanie istnienia Żydów. Żydzi są, mają swoje interesy, potrafią ich bronić. I nie wiem dlaczego nie wolno nam mówić otwartym.